W piątek, 8 września, punktualnie o godzinie 11 w ogrodzie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach rozpoczęła się 12. edycja Narodowego Czytania. W całej Polsce, we wszystkich bibliotekach, prawie wszystkich bibliotekach, w szkołach, w parkach, w małych i dużych miejscowościach trwa akcja, ogólnopolska akcja Narodowe Czytanie. Zawsze odbywa się pod honorowym patronatem pary prezydenckiej. Rozpoczął to ówczesny prezydent Bronisław Komorowski wraz z małżonką w 2012 roku i wtedy czytali epopeję narodową pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Lekturą 12 odsłony Narodowego Czytania jest powieść Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem. Jest to powieść, która została wydana w 1888 roku, dwukrotnie zekranizowana. Przez wielu wybitnych znawców literatury została uznana za pozytywistycznego pana Tadeusza. Sama akcja promuje naszą piękną, klasyczną literaturę. Promujemy czytanie. W epoce i gadżetów, i wszechobecnej reklamy, również w tym, że żyjemy w tym świecie wirtualnym, no nie ukrywajmy, to my dorośli powinniśmy stać na straży, aby tak piękna, klasyczna literatura nie została zapomniana. Wspólne, publiczne czytanie tak pięknej powieści Elizy Orzeszkowej, na których wychowało się tak wiele, wiele pokoleń. To jest coś wspaniałego. Z obu stron każdej drogi szerokim pasem bielały bujne rumianki i wyższe od nich kwiaty marchewnika. Stały się trawa, fioletowe rochule, żółtymi gwiazdami świeciły brodawniki i kurze ślepoty. Zawsze bierzemy czynny udział w tego typu wydarzeniach. Raz rozpropagowanie i podtrzymanie tradycji czytania jakże ważnej literatury przecież i dla naszych dzieci i młodzieży, ale zawsze chcemy czynnie uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach tego typu rodzaju i nie tylko. Tam, gdzie jest aktywizacja młodzieży, a też tak naprawdę można powiedzieć aktywizacja międzypokoleniowa, że możemy się tu spotkać zarówno z młodzieżą szkolną, są i nasi seniorzy, jesteśmy my jako włodarze, ale też są przedstawiciele grupy radnych. Dzisiaj z nami jest i wiceprzewodnicząca pani Maria Skalniak, jest z nami przewodnicząca komisji sfery socjalnej pani Krystyna Baczyńska, jest też Daniel Szurka, także cieszymy się bardzo z ich aktywnej obecności. Dalej widać było u jednego z krańców ogrodu przeświecający przez zieloność ów wysoki, w słońcu złocisty brzeg Niemna, a z niektórych punktów dziedzińca widzianą była i sama rzeka, szeroka, w tym miejscu okrągłym łukiem skręcająca się za bór ciemny. Pogoda nam dopisała. Mamy piękną, słoneczną aurę, plenerowy charakter samego spotkania i nastrojowa muzyka. To wszystko pozwala nam lepiej poczuć atmosferę tego pięknego dzieła, przenieść się oczami wyobraźni do bogactwa nadniemeńskiej przyrody opisanej z tak niezwykłym kunsztem przez Elizę Orzeszkową. Za Niemen nam precz, ach, czegóż za Niemen, czy kraj tam piękniejszy, kwiecistrza tam błoń. Niektóre z czytanych fragmentów powieści wzbogacone zostały odpowiednią choreografią w wykonaniu tancerzy ze słubickiej Bohemy.